Witajcie kochani, tu Olga Bielska. W dzisiejszym filmie chcę Wam zaprezentować nowy projekt, a właściwie 10 projektów na warsztaty online z kitem. Warsztaty przygotowałam we współpracy z markami Lexi Design i Laserowe Love. W tym filmie opowiem także o zasadach zapisu i zasadach zakupu warsztatów oraz materiałów, czyli tzw. kitów. Zapraszam serdecznie na film oraz do odwiedzenia mojego sklepu Olga Bielska, warsztatyartystyczne.pl, gdzie czeka na Was wiele innych ciekawych warsztatów. Warsztaty online, które chcę Wam zaproponować tym razem, to 10 kartek z kwiatami z foamiranu. Forma warsztatu tym razem jest nieco inna niż zazwyczaj. Zależało mi na tym, żeby każdy mógł wybrać to, co mu się podoba najbardziej. Dlatego też 10 kartek podzieliłam na 5 odrębnych warsztatów. 5 warsztatów, w każdym 2 kartki oraz kwiaty z foamiranu do nich. Do każdego warsztatu oddzielny kit, ale o tym za chwilę. Możesz wybrać 1, 2, 3, 4 lub 5 warsztatów online. Każdy warsztat będzie w odrębnym terminie. I będą to odstępy tygodniowe pomiędzy pierwszym, drugim i kolejnym. I przeznaczyłam na to weekendy, czyli będą to dni, a właściwie wieczory, piątek, sobota i niedziela. I dopiero kolejny warsztat w następny weekend. I tak dalej. Terminy warsztatów, terminy płatności i wszystkie szczegółowe informacje są zawarte w opisach pod każdym z warsztatów. I szukajcie ich w nowościach w sklepie olgabielska-warsztatyartystyczne.pl. Tak jak już wspominałam, warsztaty są organizowane we współpracy z markami Lexi Design i Laserowe Love. Chcę, aby uczestnik kursu miał stały dostęp do materiałów. Ja jestem w stanie przygotować ograniczoną ilość materiałów, zestawów, kitów, a producent ma możliwość ciągłej sprzedaży. Dlatego też tym razem kity materiałowe, czyli papiery i tekturki będą do kupienia w sklepie laserowelowe.pl. Sprzedaż warsztatów i kitów ruszyła i już dziś możesz zakupić zarówno warsztaty online, jak i kity materiałów do tych warsztatów. Każdy warsztat ma swój oddzielny kit materiałów. Co znajduje się w kitach, możesz przeczytać w opisie zarówno w sklepie laserowelowe.pl, jak i w każdym z opisów w moim sklepie w opisie warsztatu. Możesz też pracować na własnych materiałach. A może masz już którąś z kolekcji? Do każdego kitu sklep Laserowe Love przygotował kupon rabatowy w formie kodów, które obniżą wartość koszt kitów. Każdy kit ma swój oddzielny kod rabatowy. Ale warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest zakup warsztatu online u mnie. Kody rabatowe będę rozsyłać ja osobom, które dokonają płatności za warsztaty. Szczegóły promocji i kwoty kuponów znajdziecie w opisie warsztatów w moim sklepie. W sklepie olgabielska-warsztatyartystyczne.pl znajdziecie również kity dodatków. I są to kity, które będę przygotowała ja. I z tego względu będzie ich ograniczona ilość.
tych kitach są takie dodatki jak foamiran, pręciki, wstążki, sznurki i wszystko tutaj to, co widzicie na kartkach, z wyjątkiem papierów i tekturek. Jakie to będą dokładnie dodatki i w jakich ilościach, to odsyłam do opisu kitu w sklepie. Znajdziesz go również w zakładce nowości. Kit ten, kit dodatków, zawiera dodatki do wszystkich 5 warsztatów. I o ile kity materiałów, czyli papiery i tekturki, będą w ciągłej sprzedaży w sklepie Laserowe Lobe, to kity dodatków będą w ograniczonej ilości. I tu jest ważne, żeby zakupić ten kit w określonym terminie. Jaki to jest termin, również odsyłam do opisu. Zanim pokażę Wam kartki z poszczególnych warsztatów, dodam, że przy zakupie 4 warsztatów online otrzymujesz ode mnie 5 warsztat gratis. Wystarczy, że wrzucisz do koszyka 4 warsztaty, otrzymasz ode mnie 5 warsztat gratis oraz 5 kodów na zakup kitów w sklepie Laserowe Lobe. To tyle, jeśli chodzi o szczegóły warsztatów i szczegóły zapisów. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie w wiadomości prywatnej przez Facebooka, tu w komentarzu pod filmem na YouTubie lub też na e-mail olgabielska.warsztaty@wp.pl. I teraz pokażę Wam kartki z poszczególnych warsztatów. Zaczniemy warsztatami z pięknej, eleganckiej kolekcji Blooming Lullaby i wykonamy sobie 2 karteczki. Bardzo uniwersalne, ale jednocześnie eleganckie, nadające się naprawdę na wiele okazji. Nawet można by powiedzieć na zbliżający się Dzień Babci. Do tego warsztatu będziecie potrzebować czarny tusz do stempli, którym pokolorujemy sobie tekturki. Tutaj mamy tekturkę klucz wiolinowy, mamy nutki, tu mamy całą pięciolinię ukrytą pod kompozycją i ten czarny tusz będzie nam właśnie służył do tego, żeby nadać tekturkom kolor, piękny kolor czarny. Oprócz tego oczywiście zrobimy sobie wszystkie kwiaty, które widzicie tutaj na kartkach i ułożymy bogate, warstwowe kompozycje. Zresztą każda z tych par warsztatowych jest bogato zdobiona, o czym się za chwilę przekonacie. W środku oczywiście znajdziecie miejsce na wypisanie życzeń. Warsztat numer 2, czyli pastelowe, delikatne kartki z kolekcji Mysterious Unicorn i oczywiście do tego warsztatu również kwiaty. Tutaj oprócz materiałów i dodatków będą potrzebne także kredki pastelowe, bo właśnie kredkami będą pokolorowane kwiaty. I te karteczki świetnie nadają się w prezencie dla małych dziewczynek, które kochają jednorożce. I tutaj także miejsce na życzenia. Warsztat numer 3 i piękna kolekcja Pumpkin Seed w roli głównej, czyli piękne, energetyczne kolory i kwiaty z foamiranu. Tutaj do tego warsztatu również potrzebujecie kredki pastele suche, ponieważ
Te pomarańczowe kwiaty są kolorowane, a żółte, takie cytrynkowe, są już z foami ranu po prostu o kolorze cytrynowym. I tak się prezentują. Mamy dodatkowo gałązki lnu jako dodatek. I w środku również można wkleić czy napisać własnoręcznie życzenia, prawda, na tej białej kartce, czy też wydrukować i wkleić już wydrukowane życzenia. Ja oczywiście jestem zwolenniczką pisania odręcznego. Warsztat numer 4. Kolekcja papierów Holly and White. Piękne, eleganckie karteczki. Jedna z przeznaczeniem na ślub, druga z przeznaczeniem na chrzest święty, przecudne tekturki, piękne kwiaty z foami ranu i oczywiście w środku miejsce do wypisania życzeń. I na koniec ostatni, piąty warsztat. Karteczki z kolekcji Shabby Winter. Jednak wcale nie zimowe. Bardzo shabby, ale nie zimowe. Z pięknymi kwiatami z różowego foami ranu. Bogate kompozycje. Również piękne tekturki. Bardzo bogate karteczki. Uniwersalne również na ślub i na inne okazje. Myślę, że też sprawdziłyby się jako karteczki dziecięce dla dziewczynek. I jeszcze raz pokażę Wam wszystkie karteczki. Na koniec bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia filmu, do skomentowania. Jeżeli masz pytania, oczywiście również czekam na nie. A w dzisiejszym filmie to będzie już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa!